Środa, 4 września, czas na główne wydanie informacji. Grzegorz Żądło, zapraszam. Bardzo wysokie temperatury i długotrwały brak opadów to może dobre warunki dla tych, którzy dopiero teraz rozpoczynają urlopy, ale bardzo niekorzystne dla lasów. W ciągu ostatnich tygodni wilgotność ściółki spadła do 15%, a zagrożenie pożarowe znacząco wzrosło. W takich warunkach ogień rozprzestrzenia się błyskawicznie, dlatego Straż Pożarna apeluje o ostrożność, a my sprawdzamy, jak działają punkty alarmowo-dyspozycyjne, z których wysyłane są śmigłowce do akcji gaśniczych. Karolina Komada. To miał być spokojny dzień nad wodą na terenie ośrodka wypoczynkowego w Nędzy w powiecie raciborskim. I tak było do momentu przyjazdu Straży Pożarnej. Najpierw pierwsze woże strażackie próbowały podłączyć się pod hydranty, ale chyba za wolno im to leciało, ta woda z hydrantów, i potem postanowili wrzucić pompy pływające na basen i z basenu ciągnęli wodę, żeby do tych wozów strażackich do gaszenia tego pożaru. Pożaru, który pojawił się we wtorkowe popołudnie w leśnictwie Szymocice. Na początku nie wiedzieliśmy, co się dzieje, ale było widać płomienie wydostające się spoza drzew. No i że dowiedzieliśmy się, że się po prostu pali ściółka, że spaliła się ściółka leśna i zaczął się palić las. W akcji gaśniczej wzięło udział 10 zastępów OSP i 5 zastępów Państwowej Straży Pożarnej. Okazało się, że pali się również młodnik. Powierzchnia pożaru ostatecznie wyniosła 60 arów. Strażacy po lokalizacji, po opanowaniu tego pożaru większość czasu dogaszali to pożarzysko i sprawdzali kamerami termowizyjnymi jeszcze zarzewia ognia. Ogień pojawił się także w lasach w nadleśnictwach Lubliniec, Olkusz i Katowice. Od początku czerwca Straż Pożarna w województwie śląskim interweniowała w lasach 80 razy, a od stycznia łącznie 180 razy. Częstą przyczyną takich pożarów są podpalenia i nieumyślne zapruszenie ognia. Dlatego warto stosować się do podstawowych zasad bezpieczeństwa. W lesie, jak również 100 metrów od granicy lasu, zabronione jest rozpalanie ognisk poza terenem do tego wyznaczonym, palenie tytoniu poza drogami utwardzonymi i również miejscami do tego wyznaczonymi i wypalanie pozostałości roślinnych. Poziom wilgotności ściółki to obecnie tylko 15%. Wysokie temperatury i wiatr powodują, że to miejsce jest w ciągłej gotowości do pracy. Pali nam się w kwadracie Golf Yankee 29, no więc wychodzi nam to gdzieś tutaj, prawda? I my wtedy patrzymy sobie, gdzie mamy najbliższą bazę lotniczą, najbliższy samolot, który akurat jest na lotnisku, i w tym momencie zadysponowalibyśmy na przykład z Rybnika, chociaż bierzemy też pod uwagę bliskość zbiorników wodnych. Wszystkie nadleśnictwa z regionu łączą się z regionalnym punktem alarmowo-dyspozycyjnym w Katowicach. Do dyspozycji są 4 dromadery i 2 śmigłowce. Z każdego samolotu można zrzucić 2 tony wody, a ze śmigłowca 0,5 tony. System zbudowany jest z dostrzegalni pożarowych, które rozlokowane są na terenach leśnych, na terenie całego województwa śląskiego, opolskiego, trochę Małopolski. I mamy to tak skonstruowane, że w zasadzie te obszary leśne, które są najbardziej narażone, są obserwowane przynajmniej z 2 punktów, więc przy pomocy kierunkomierza określamy azymut wydobywającego się dymu i z przecięcia tych 2 azymutów uzyskujemy informację, w którym miejscu może powstawać pożar. Według wskaźnika Fire Weather Index używanego w Instytucie Meteorologii i Gospodarki Wodnej w województwie śląskim występuje wysokie zagrożenie pożarowe. Jest to spowodowane aktualną wysoką temperaturą, która ma utrzymywać się przez cały wrzesień. Na razie nie będzie jednak zakazu wstępu do lasu. Ten wprowadzany jest, gdy poziom wilgotności ściółki jest niższy niż 10%. Katowice zmniejszają opłaty za parkowanie na maszynach parkingowych na ulicy Tylnej Mariackiej. Wszystko dlatego, że od uruchomienia tych urządzeń prawie nikt z nich nie korzysta. Czy chodziło tylko o cenę, okaże się w najbliższych tygodniach. Niedługo znacznie spadną też ceny za postój na parkingach w strefie kultury. Paweł Jędrusik. Dziś przed południem w ciągu kilkudziesięciu minut na automatyczny parking na ulicy Tylnej Mariackiej przyjechał tylko jeden kierowca. I tak jest codziennie od ponad 8 miesięcy. Pierwszy raz tutaj jestem, także no myślę, że dopiero się przekonam o tym, jak tu jest, ale wygląda ciekawie. Z kolei ci, którzy już mieli okazję skorzystać, raczej nie mają pochlebnej opinii. Fatalne ceny, fatalne miejsce. A o tym, że kierowcom to miejsce nie odpowiada, mogą świadczyć liczby. Od początku uruchomienia zespołu maszyn parkingowych przy Tylnej Mariackiej do końca czerwca wpływy z tytułu parkowania samochodów w tym miejscu wyniosły prawie 300 tysięcy złotych.
Dokładnie 283 tysiące złotych. W tym samym czasie utrzymanie maszyn pochłonęło prawie 871 tysięcy złotych, czyli 3 razy więcej. Z danych wynika, że średnio miesięcznie od grudnia do lipca parkowało tu 1695 samochodów, czyli około 56 dziennie, 2,3 na godzinę, a miejsc jest 240. W założeniu miało to być inwestycja komercyjna, która na siebie zarabia, ale ceny 12 zł za godzinę i 6 zł dla posiadaczy katowickiej karty mieszkańca okazały się zaporowe. Dlatego teraz spadną o połowę. Od początku mówiliśmy o tym, że w trakcie wprowadzania nowej polityki parkingowej będziemy weryfikować sytuację na katowickich drogach, to jak wygląda rotacja na miejscach parkingowych i tym podobne elementy sprawdzać. I w związku z tym, że te ceny mocno odbiegały, jeśli chodzi o parking na Tylnej Mariackiej w strefie kultury, od tego jak kształtują się te opłaty w przypadku śródmiejskiej strefy płatnego parkowania i strefy płatnego parkowania, postanowiliśmy wyjść naprzeciwko tym oczekiwaniom mieszkańców. Takie same stawki mają teraz obowiązywać w katowickiej strefie kultury. Nowe ceny na maszynach parkingowych zaczną obowiązywać od 9 września, a w strefie kultury prawdopodobnie w połowie października po przyjęciu uchwały przez Radę Miasta. Chociaż górnictwo powoli, ale jednak coraz bardziej przechodzi w Polsce do historii, to nadal są firmy, które inwestują w nowoczesne technologie w tej branży. Można się z nimi zapoznać podczas 3-dniowych targów Expo Katowice w Międzynarodowym Centrum Kongresowym. To także okazja do dyskusji na temat rozwiązań i przyszłości całego polskiego przemysłu. Paweł Jędrusik. Bluetooth w kopalni to już rzeczywistość podziemnych chodników. Tę technologię wykorzystuje to urządzenie. Służy do pomiaru stężenia gazów, na przykład tlenku węgla czy metanu. W sposób całkowicie bezprzewodowy przy okazji konserwacji sprzętu przez personel górnictwa, na przykład na lampowniach, przez ratowników górniczych, mamy możliwość do pobierania wszystkich danych z tego, co się działo pod ziemią przez całą zmianę roboczą. Takich ciekawostek technologicznych jest w MCK więcej, bo w Katowicach rozpoczęły się właśnie Międzynarodowe Targi Expo Katowice. To międzynarodowa impreza, bo w tym roku przyjechali m.in. eksperci z Indii. Targi od zarania dziejów były ekspozycją, na której pokazywały się nowości, innowacyjne rozwiązania. Targi to prekursor tego, co nas czeka za chwilę, więc to jest jedyne miejsce, gdzie można przyjść, zobaczyć, w jakim kierunku rozwijają się nowe technologie. A rozwijają się szybko i coraz częściej wkraczają do naszych domów, umożliwiając na przykład zasilanie ich w energię. I to nie tylko za pomocą słońca, gazu czy węgla. Są inne źródła, tak? No jest przede wszystkim wiatr, tak? Który już zgodnie z regulacjami, które następują, no można sobie mieć małą elektrownię wiatrową przydomową, więc to jest duży krok do przodu. No i oczywiście my zapominamy trochę o wodzie, tak? A to, kiedy takie technologie zagoszczą w naszych domach, to zdaniem ekspertów kwestia kilku lat. Międzynarodowe Targi Expo Katowice potrwają do 6 września. Grypa to nie przeziębienie, to poważne zagrożenie dla zdrowia i życia. Urząd Miasta w Częstochowie rozpoczyna dzisiaj bezpłatne szczepienia dla mieszkańców, którzy są w grupie szczególnego ryzyka, czyli wśród dzieci i seniorów. Zainteresowanie szczepionkami pokazuje, że świadomość zagrożenia grypą w społeczeństwie rośnie. Magda Sincewicz. No rozeszły się. Rano przeżyliśmy szturm. A to dopiero pierwszy dzień. Tym razem z darmowych szczepień będzie mogło skorzystać około 1000 osób. Ci powyżej 65 roku życia, chore dzieci oraz przedszkolaki. Świadomość, jeśli chodzi o szczepienia, wzrasta, a tutaj jeśli chodzi o grypę, to mieszkańcy już właściwie od początku wakacji pytają się, kiedy będą te szczepienia. I dzisiaj już wiem, że pewna partia szczepień, no bo to są partiami te szczepionki dostarczane, szybko już się wyczerpała, także zainteresowanie jest bardzo duże. Bo i ryzyko jest spore. Jeśli zbagatelizuje się grypę, wirus może nieść ze sobą poważne konsekwencje. Szczepionka natomiast uodparnia organizm człowieka przeciwko wirusowi grypy, ponieważ ten wirus jest niezwykle zmienny, mutuje bardzo często. Co roku skład tej szczepionki jest inny. Przez wiele lat szczepionka zabezpieczała przeciwko 3 podtypom wirusa. Od kilku lat mamy szczepionki, które w rozwinięciu nazwy mają tetra, z greckiego 4, czyli uodparniają na 4 podtypy wirusa. 2 podtypy wirusa typu A, która powoduje ciężkie zapalenie płuc, doprowadzając do powikłań, i 2 wirusa grypy typu B, który wciąż jest groźny, choć w łagodniejszej formie. Z miejskiego programu można skorzystać w 9 przychodniach na terenie całego miasta.
Lektura szkolna na deskach teatru, interpretacji powieści Chłopcy z Placu Broni autorstwa Ferenca Molnara podjął się Teatr imienia Adama Mickiewicza w Częstochowie. Sztuka Nie płacz na meczku, której premiera odbędzie się w najbliższą sobotę, to próba zwrócenia uwagi na zabawę, która zmienia się w konflikt i przemoc. Magda Sincewicz. Jak wiecie, na dzień dzisiejszy przewidziane są wybory. Ona nie miała problemu z podjęciem wyboru. Swoją pracę dyplomową obroni na deskach Częstochowskiego Teatru. To Chłopcy z Placu Broni zainspirowali ją, by w nowoczesny sposób mówić o rzeczach trudnych, przemawiając tym samym przede wszystkim do młodzieży. Jest to współczesna reinterpretacja tekstu Molnara. Jednak widz znajdzie tam zarówno klasyczny zapis, jak i nasze współczesne właśnie współczesną polemikę. Bardzo zależało nam na połączenie tych dwóch światów. Twórcom zależy na tym, by przy użyciu nowoczesnych form przekazu, takich jak choćby teledysk, przekazać młodemu pokoleniu swój sprzeciw wobec przemocy czy wojny. My wszyscy mamy głęboką niezgodę na przemoc, na jej utrwalanie, na jej kopiowanie, na legitymizowanie przemocy. I w tym punkcie spotykamy się wszyscy. Spotykamy się też wszyscy w tym punkcie, że powieść nas wzruszyła. Bo jak sami twierdzą, w postaciach tych młodych buntowników widzą siebie sprzed lat. Ferry Acz wychodzi na chłopca z zasadami, chłopca dumnego, chłopca o honorze, no bohatera w sumie, który przechodzi pewną przemianę w lekturze. Ja go trochę trochę podszedłem do niego tak, jak ja czasami widziałem takich łobuziaków, którzy po prostu nie mogą znaleźć do końca swojego miejsca. Znaleźli je teraz na deskach Częstochowskiego Teatru. Premiera w sobotę, 7 września. To wszystko, co przygotowaliśmy dla Państwa dzisiaj. Jutro czekamy z informacjami jak zawsze o 16, 17.45 i 23. Do zobaczenia.